Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić Wam system oczyszczania się z negatywnych energii subtelnych. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ wiele ludzi posiada w dzisiejszych czasach subtelne energie negatywne. Nieraz myślimy, że nie posiadamy tych energii, a niestety te energie w nas są. A więc dostałem przekaz, z którym Wam chciałem się właśnie podzielić, jak po prostu spowodować, żeby te energie z nas zeszły. A więc ubieramy się na biało, biała koszulka, białe spodnie, kładziemy się w kierunku słońca, płasko, na ziemi. Wówczas wstajemy, zaczynamy taką malutką medytację, intonujemy jakieś 5 minut mantrę Om Suryaya Namaha. Dodam, że te mantry wszystkie, które teraz będę wymieniał, one będą spisane pod YouTube'em, tak żebyście mogli sobie je skopiować. I potem, po tym właśnie, po wypowiedzeniu tej mantry, musimy sobie przygotować małą łyżeczkę i kubek wody, czysty kubek, nieużywany najlepiej, nieużywana łyżeczka, czysta. Ubranie białe musi być czyste, musimy być po prysznicu czyści. I usiadamy się w pozycji jogina i po prostu zaczynamy to właśnie tą medytację, o której właśnie Wam, drodzy kochani, powiem. Po tej mantrze, którą powiedziałem pierwszą, Om Suryaya Namaha, mówimy następną mantrę, przynajmniej jakieś 15 minut. Om Jaba Kusuma Sankrasham Karshapayam Mahadvitim Tamorim Sarvapagnam Pranato Smi Dvakaram. I powtarzać tą mantrę przynajmniej jakieś 15 minut. W celu oczyszczenia energii subtelnych, które są w naszych ciałach eterycznych. Ja dodam, że chodzi o ciało eteryczne, które posiadamy, które po prostu jest zanieczyszczone. Po wypowiedzeniu tej mantry oczyszczamy rękę łyżeczką, prawą ręką oczyszczamy łyżeczką wody, kładąc tą wodę na rękę i szczepując. I potem intonujemy następną mantrę Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. 15 minut trzeba wypowiadać tą mantrę w celu oczyszczenia. Po skończeniu tej mantry 15-minutowej, trzeba po prostu ją powtarzać 15 minut, bierzemy łyżeczkę wody na rękę, szczepujemy, jedną łyżeczkę, nie dotykając buzi, wypijamy z kubka. Jedną łyżeczkę bierzemy po prostu z kubka, wypijając ją, nie dotykając naszej głowy. Następny etap, wziąć kawałek koralu, czerwonego najlepiej. Jeżeli ktoś nie ma czerwonego, może być to koral biały, pomalowany na czerwono. W prawą rękę, bardzo istotny punkt, żebyście wzięli ten koral w prawą rękę, nie w lewą, ponieważ lewa ręka jest nieczysta, a prawa ręka jest właśnie czysta. Tak, żeby ten koral tylko i wyłącznie w prawej ręce po prostu go trzymać w otwartej dłoni, na otwartej dłoni. I wówczas wypowiadać mantrę. 15 minut Om Karan Kren Sah Hamaye Namaha. Jeszcze raz powtórzę. Om Kran Kren Sah Phomaye Namaha. 15 minut wypowiadać tą mantrę, po czym nie wypuszczając tego korala z rąk, pójść do kranu, wypłukać ten kamień i położyć go na półce. Mówię o koralu. I na końcu tego ćwiczenia, to mniej więcej Wam zajmie około pół godziny, mniej więcej, położyć się płasko na ziemi w kierunku słońca. We wtorki ten koral, jeżeli będzie wtorek, po prostu obmyć ten koral nie tylko wodą, ale też jogurtem. Jogurtem wpierw, a potem wodą. Mieć jakieś naczynko pod spodem, żeby to nie spadło na ziemię. Wymyć ten koral dokładnie tym jogurtem i potem spłukać wodą. I odłożyć go na bok. To właśnie we wtorki ten koral powinno się jakby myć jogurtem. To jest właśnie taki system, na co Wam powiedziałem, na oczyszczenie Waszych ciał eterycznych, ponieważ w tej chwili mamy do czynienia z wieloma negatywnymi energiami, które są w naszym otoczeniu. Niektóre energie przejmujemy od innych osób, niektóre energie przejmujemy z miejsc, gdzie pracujemy lub gdzie się znajdujemy. Nieraz to jest, może być nasz dom, to może być miejsce pracy. Różnie to bywa.
Ja polecam właśnie te oczyszczające mantry dla Was, drodzy kochani, byście mogli się sami w domu oczyścić. Jeszcze raz powtórzę, że pierwszym faktorem jest położyć się na ziemię, intonować mantrę Om Surya Namaha, potem te następne mantry. Po każdej mantrze bierze się łyżeczkę wody i się wypija, nie dotykając buzi. Po prostu z powietrza tą wodę przelewamy do naszej buzi. To jest właśnie system, dzięki któremu, drodzy kochani, możecie się bardzo efektywnie oczyścić. Ja dodam, że te mantry, które Wam napiszę pod YouTube'em, trzeba powtarzać przynajmniej miesiąc, żeby się porządnie oczyścić ciała swoje eteryczne. Ponieważ niezbyt ciekawie wygląda sytuacja w społeczeństwie, nie tylko w Polsce, ale również i na całym Zachodzie. Dużo jest energii bardzo takich subtelnych, negatywnych, którym po prostu się nasycamy. Nieraz nie wiadomo, z jakiego powodu mamy wybuchy gniewu, wybuchy jakiejś agresji. To właśnie od tych negatywnych energii wszystko to bierze swoje korzenie. Dlatego, żeby to po prostu wyczyścić, to właśnie podam Wam te mantry. Podam Wam te mantry i napiszę je dokładnie pod YouTube'em. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. I dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do widzenia.